interesuje tak wielowątkowo. Te wątki nie zawsze się później spotykają ze sobą. Ja się nie czuję celownikiem. To jest jedna z technik, której używam. A sam proces malowania, no to jest medytacja. Nawet w dzieciństwie jeździło się na łyżwach, coś się robiło, zamykało się oczy. Pracownia dla mnie jest czymś takim zupełnie zamkniętym. Mam tam specyficzny bałagan, jestem otoczona zwierzakami i nikt by nie uwierzył, że takie właściwie sterylne, czyste obrazy w takich warunkach powstają. Kilka prac powiesiliśmy, nawet posprzątaliśmy, bo był bałagan, żeby można się było spotkać. 2,5 roku mamy pracownię tutaj, a wcześniej malowaliśmy wyłącznie w domu i spotykaliśmy się w domu, ale to się nie sprawdzało zupełnie. I stwierdziliśmy, że my musimy mieć miejsce specjalne do pokazywania i do spotkań. No i też do pracy, bo na przykład Leszek będzie malował teraz w tym miejscu, bo woli malować tutaj, a rzeźbić w domu. Czasy Kanta już dawno minęły i należy się jednak zastanowić nad tym, co tak naprawdę w nas tkwi i jaka jest kwintesencja naszego istnienia. Dla mnie jest to dusza. Nie ma jakiegoś takiego rytuału, w który my naprawdę byśmy weszli w pełni. No i trochę tutaj się już, no młodzi ludzie na przykład nie są już zainteresowani w tym w jakiejś takiej dużej mierze. Dorośli robią to bardziej z przyzwyczajenia niż z faktycznej potrzeby jakby duszy, nie, autentycznego. Mi chodzi o autentyczne przeżywanie duchowości, mistycyzmu. Możemy to zrobić, możemy odciąć się od wszelakich bodźców i już jesteśmy w innym stanie świadomości. Farbki, także można sobie usiąść i sobie coś takiego zrobić. Chcesz pomalować słupkę? O, proszę. Czerep zwinki jest zawsze porowaty. Oczywiście czyli nasiąkliwość jest pewna wody. Można je gdzieś rozbić, tak? Czyli na zasadzie uderzenia. Było tutaj szkiwione, później to zrezynowane, dlatego to jest, normalnie nie ma tego nie pyłu. Ma nie ma tego. Ja się taką dużą pracę robię. No z kilku części. Mamy siłę tam 20 kilo na przykład, nie? I wtedy odcinamy sobie kawałek, który potrzebujemy. No, teraz tą pracę dobrze jest kupić, czasami jak jest zagniata linkę tak do środka, tak? Wtedy się ją uspokaja, do góry się zagniata w ten sposób, tak? Tak.
Pierwszy etap polega w zasadzie na wyjaśnieniu, w jaki sposób funkcjonuje taka pracownia, czyli co jest potrzebne, jakie są materiały potrzebne, właśnie jak funkcjonują piece, w jaki sposób układamy, przygotowujemy glinę. Także to było jakby takie zapoznanie się troszeczkę z technologią ceramiki tak, u podstaw, tak, od czego zaczynamy. A później właśnie był pokaz toczenia na kole garcarskim, czyli w jaki sposób możemy też wykorzystać koło garcarskie do robienia i form naczyniowych, ale także i do form rzeźbiarskich. To na zasadzie takiej ciekawostki. Ażurowa, tak? To najpierw się wykonuje w całości i później się narzędziami nie wycina się po... Różne sposoby prezentacji prac, ponieważ oprócz fotografii, fotoinstalacji, instalacji również się zajmuję performance'em, więc ta forma nie jest mi obca i zresztą bardzo ostatnio jest mocno w moim życiu artystycznym obecna. Tutaj nie ma żadnych montaży, postprodukcja polega na podbiciu kontrastu. Ja lubię pracować z fotografią i dopiero wtedy, kiedy mam ileś tam tych fotografii, wchodzę, jeżdżę na wystawy malarstwa, rzeźby, czyli do bawuła 300 metrów stąd, które naklejamy. Ja jednak jestem przyzwyczajony do fotografii jako przedmiotu, jako kawałka papieru. Mimo że teraz zajmuję się może innymi rodzajami też fotografii, gdzie wymaga to współpracy z komputerem, aczkolwiek jednak kocham fotografię taką, którą można dotknąć. Najważniejsze jest to, żeby robić, tworzyć, żyć w zgodzie z sobą. Żyć tak, żeby na drugi dzień można było popatrzeć w oczy temu gościowi z naprzeciwka w łazience. A tworzyć też jakby nie patrząc na to, co kto na to powie. I tak się staram robić od zawsze i nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie dojdę, ale najważniejsze dla mnie to, że idę.